Cześć, witamy w Haj Szkoła Jazdy. Przedstawiam Martynę, instruktora nauki jazdy. Ja nazywam się Marcin Kukawka. Kilka lat temu nagraliśmy materiał o zadaniach egzaminacyjnych, które realizuje się na placu w czasie egzaminu państwowego. A dzisiaj chcemy Wam powiedzieć, jak te zadania wyglądają na dzień dzisiejszy. Jest rok 2022, zaczyna się sezon egzaminacyjny. No to co, po przyjściu do WORD-u, kiedy już kursant przebrnie przez tą całą ścieżkę korytarzy WORD-u, sprawdzenie tożsamości, wyjdzie na plac, uda się do egzaminatora, który z pewnością go wywoła. Trzydziestka! Czyli co, ktoś co przychodzi na egzamin musi pamiętać też o tym, żeby odpowiednio się wyposażyć. Ja bym tu podkreślił mocno, że jednym z elementów wyposażenia też są okulary i soczewki, bo niektórzy o tym zapominają. A druga kwestia, no to strój, tak? Czyli w co tam powinni się ubrać? To podstawowe, co jest wymagane, no to są rękawice zakrywające całe dłonie, obuwie zakrywające stopę. Jeżeli to nie będzie obuwie motocyklowe, to trzeba pamiętać o tym, że to ma być obuwie wiązane według rozporządzenia. Kurtka zapinana na suwe guziki lub zatrzaski, długie spodnie długimi nogawkami, no i później cała reszta to już są te rzeczy, które są dodatkowe. WORD zapewni kamizelkę odblaskową. WORD generalnie powinien dysponować kaskami, powinien dysponować ochraniaczami, powinien dysponować komunikacją. Od czasu COVID-u, który powoli mija, ale jednak gdzieś tam nam towarzyszy, WORD-y wręcz niektóre wprowadziły taki regulamin, że życzą sobie, żeby kursant przyszedł na egzamin również z własnym kaskiem. No, ze względów czysto higienicznych. Oczywiście, jeżeli ktoś pójdzie do WORD-u i będzie się kategorycznie upierał, że on żąda przeprowadzenia egzaminu i ubrania go w kask, którym dysponuje WORD, jestem przekonany, że każdy ośrodek egzaminowania da mu ten kask, ponieważ z przepisów to wynika i musi. WORD-y stosują różne systemy łączności, także tutaj jednolitego systemu nie ma. W poznańskim WORD-zie jest to łączność radiowa, w zasadzie jednostronna, czyli egzaminator wydaje polecenia i osoba, która jest egzaminowana, te polecenia realizuje. Pierwsze zadanie egzaminacyjne, czyli wykonanie tych czynności kontrolno-obsługowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy, to osoba egzaminowana ma wylosowane jedno z płynów i jedno ze świateł, tak naprawdę, żeby pokazać. Płyny opowiada, jak i gdzie należałoby sprawdzić, światła włącza dane światło, potwierdza jego działanie. Na to osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Może się tak zdarzyć, że ktoś nie będzie sprawdzał płynu hamulcowego, tylko będzie sprawdzał działanie sygnału dźwiękowego. Następnie trzeba powiedzieć o sprawdzeniu stanu łańcucha. Należałoby sprawdzić ten stan łańcucha. Przemieszczenie motocykla. Motocykl jest ustawiony w pozycji pierwszej. Osoba egzaminowana ściąga motocykl z podpórki, przemieszcza go w trzech ruchach, ustawia w pozycji drugiej. Najechanie na linię będzie skutkowało tym, że osoba egzaminowana ma błąd, ale może powtórzyć to zadanie. Natomiast przejechanie przez ciągłą linię lub w najgorszym wypadku przewrócenie motocykla będzie skutkowało wynikiem egzaminu negatywnym. Są trzy przypadki na placu manewrowym, kiedy egzamin się przerywa. To jest wtedy, kiedy osoba przejedzie przez linię, czyli jest jakaś linia od zadania i ona przejedzie przez tą linię. Drugi przypadek to jest wtedy, kiedy potrąci pachołek lub tyczkę, wtedy też przerywamy egzamin. Trzeci przypadek jest wtedy, kiedy dwukrotnie nieprawidłowo wykona zadanie egzaminacyjne. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że bardziej opłaca się czasami zatrzymać motocykl przed linią i poprosić o wykonanie drugiej próby, niż za wszelką cenę próbować go przeprowadzić, ryzykując przejechanie przez tą linię. Pierwsze zadanie kończy się przygotowaniem do jazdy. Ustawia sobie wszystko, co może, czyli ustawia sobie lusterka, regulacja klamki hamulca, o czym dużo osób tak naprawdę nie wie, że ma tą możliwość. Cały ubiór warto też jeszcze w ostatnim momencie tutaj sprawdzić, czy kask jest zapięty. Ten kask powinien być prawidłowo zapięty gdzieś w ferworze tego egzaminu, kiedy nieraz mogą przeoczyć taki moment, że ten kask jest odpięty, nie zapięli go prawidłowo, a to oczywiście będzie błąd. Robimy kolejne zadanie, czyli ósemkę. Przejazd pięciokrotny po łukach w kształcie cyfry 8 według rozporządzenia. Osoba egzaminowana zaczyna zadanie upewnieniem się o możliwości jazdy, czyli wyklucza jakąś możliwość spowodowania zagrożenia w ruchu. Ósemkę można zaczynać albo z prawej, albo z lewej, czyli jest dowolność już wyboru, z której strony wolimy zacząć najazd. 5 przejazdów, zaczynamy zadanie przez linię przerywaną i tak samo kończymy przez linię przerywaną. Jak było wcześniej wspomniane, najechanie na linię. Druga próba, a przejechanie przez
linię będzie... Przejechanie przez linię kończy egzamin. Podparcie się, czy nieupewnienie się o możliwości jazdy też daje drugą szansę wykonania tego zadania. Należy pamiętać też o tym, że w każdym zadaniu jakby jest możliwość błędu. To też nie jest tak, że jak wykorzystamy ten błąd na ósemce, to w każdym zadaniu już musi być bezbłędnie, jakby w każdym zadaniu jest możliwość powtórzenia go. Jeżeli nie zrobimy błędu stwarzającego zagrożenia, skutkującego właśnie wynikiem negatywnym. Jeżeli ktoś jedzie na ósemce i na tej ósemce widzi, że no zaraz mu się nie uda, no popełnił jakiś błąd i zaraz przejedzie przez linię, dużo bardziej opłaca się wyprostować motocykl i zatrzymać, niż przez tą linię przejechać. Jak przejedzie przez linię, no to już jest po sprawie, już jest przerwany egzamin. Slalom wolny, dwukrotny przejazd pomiędzy pięcioma bramkami. Zadanie wykonujemy z zatrzymania, zatrzymujemy się przed linią przerywaną, przed zadaniem. Należy upewnić się o możliwości jazdy, jak przed każdym zadaniem. Dwukrotny przejazd i tutaj myślę, że powinno być to zadanie wykonane dwa razy z zatrzymania. Czyli przed drugim przejazdem. Tak przynajmniej wynika z przepisów. Tak wynika z przepisów. Zdarza się, że ten drugi przejazd jest z najazdu. To już też kwestia wordu tak naprawdę, bo w różnych egzaminatora, wordach, egzaminatora, wordu. Zadanie slalom wolny składa się z dwóch przejazdów. Czyli jeżeli ktoś wykona pierwszy przejazd, wróci przed linię zatrzymania i wykonując drugi przejazd popełni błąd, który pozwala mu zrobić zadanie jeszcze raz, to musi zrobić zadanie całe jeszcze raz. Czyli musi jeszcze raz jakby zrobić pierwszy przejazd i drugi przejazd. To jest dość ważne. Jeżeli jadę w tym zadaniu i widzę, że nie dam rady się, nie wiem, w czwartą bramkę zmieścić, bardziej się opłaca ją całkowicie ominąć, przejechać obok słupków i wtedy całe zadanie, czyli dwa przejazdy zrobić jeszcze raz, niż próbować za wszelką cenę pokonać bramkę, ryzykując potrącenie słupka. Dość płynnie z tego zadania na egzaminie przechodzi się do szybkiego slalomu. Ponownie zadanie wykonywane z zatrzymania. Przejazd slalomu jest rozpoczynany przez bramkę wjazdową, przejeżdża się przez pomiędzy trzema słupkami slalom i wyjeżdża się przez bramkę wyjazdową, więc tu też jest jakby wyznaczone dokładnie ten miejsce, gdzie należy przejechać. I też w sumie można zacząć z której się chce strony, bo teraz przepisy pozwalają na to, że można zacząć slalom od prawej albo od lewej. Tak. Należy przejechać jeden raz ze średnią prędkością co najmniej 30 km na godzinę. Zadanie powinno być wykonane na co najmniej drugim lub trzecim biegu. No i co? W zasadzie często po tym od razu przemieszcza się kursant do kolejnego zadania, czyli ominięcie przeszkody. Jest ustawiona przeszkoda z trzech pachołków. Znowu bramka wjazdowa, bramka wyjazdowa wyznaczająca zadanie. Kursant rozpędza się do prędkości 50 km na godzinę. Prędkość będzie liczona w bramce wjazdowej. Tam stoi właśnie licznik i z tą prędkością w bramce wjazdowej pokonuje przeszkodę, tak żeby pokazać umiejętność wykonywania zarówno prawego jak i lewego przeciskrętu, czyli wykonuje się ten przejazd dwa razy. Raz z prawej, raz z lewej należy ominąć przeszkodę. Tutaj też jest co najmniej drugi lub trzeci bieg wymagany. Tak, no tutaj też bym dodał jeszcze, że wykonując ominięcie przeszkody, to istotne jest, żeby rozpędzić motocykl do 50 na godzinę i z tą prędkością pokonać wjazdową bramkę. W czasie wykonywania samego ominięcia raczej nie robimy żadnych gwałtownych manewrów, czyli nie hamujemy gwałtownie, nie przyspieszamy, ale de facto wytracamy już prędkość. Także tutaj też nie ma takiej potrzeby, że ktoś musi całe zadanie wykonać z otwartym gazem, jadąc 50 na godzinę. Czyli kiedy dwa razy zrobimy ominięcie z lewej, prawej strony, co dalej? Ruszanie na wzniesienie. Ruszanie na wzniesienie. Kursant zatrzymuje się motocyklem w wyznaczonym miejscu. Może być to wyznaczone miejsce na zadaniu, może wyznaczone przez egzaminatora. I płynnie rusza po prostu. Może używać przedniego hamulca, może używać tylnego hamulca, jak będzie też komu wygodnie. Motocykl nie może się stoczyć o więcej niż 0,2 metra. Faktycznie w przypadku egzaminu na motocykl nie ma to znaczenia, czy ktoś użyje do tego ruszania przedniego czy tylnego hamulca, bo w przypadku samochodu jest to już konkretnie określone, że ma to być hamulec ręczny, czyli to ruszanie na wzniesieniu, najważniejsze jest to, żeby motocykl nie zgasł, ruszył płynnie do przodu. No i faktycznie jeszcze jedno zadanie, no, bardzo istotne, czyli hamowanie awaryjne. To jak robimy hamowanie awaryjne? Rozpędzamy się do prędkości 50 km na godzinę i na wyznaczony sygnał należy zatrzymać motocykl. Silnik nam nie może zgasnąć i najlepiej to zrobić w bezpieczny sposób, czyli tak, żeby dwa koła były na ziemi.
teraz w zasadzie chyba już wszystkie motocykle na egzaminach są wyposażone w ABS, czyli system, który zapobiega blokowaniu kół w czasie hamowania, więc daje pewną dozę poczucia bezpieczeństwa, że się nie wywrócimy aż tak łatwo. Ale niestety zdarza się, że jeżeli ktoś bardzo agresywnie zacznie to hamowanie awaryjne wykonywać i nie opanuje w jakiś sposób motocykla, no to taka wywrotka może się zdarzyć. Mając na uwadze, że to już jest praktycznie zadanie, które kończy egzamin na placu i zaraz wyjeżdżamy do miasta, trochę głupio by było w ten sposób nie zdać. Więc taka, myślę, że nasza wspólna porada dla wszystkich, że hamowanie awaryjne to ma być pokazanie egzaminatorowi, że ja potrafię zareagować na ten dawany przez niego sygnał i w miarę możliwości skutecznie, ale wcale nie na 100% tego, co dają hamulce w motocyklu, potrafię zatrzymać motocykl. Bo tutaj nie jest liczona droga hamowania. Dokładnie. Nikt nie mierzy nam tego, nie ma określonego miejsca, gdzie my musimy się zatrzymać. No jest jeszcze jedno zadanie, o którym nie powiedzieliśmy, to jest hamowanie do wyznaczonego miejsca. W niektórych wordach wykonuje się je odrębnie, jako odrębne zadanie, w niektórych troszeczkę w drodze awansu, jeżeli egzaminator każe nam tam gdzieś podjechać i się zatrzymać, no to uznaje, że już zrobiliśmy to zadanie, no bo wykonaliśmy jego polecenie. No i co? I wyjeżdżamy później do miasta. W tym odcinku jakby tutaj samym jazdą w mieście się nie zajmujemy, ale no pierwszym elementem, który wykonujemy w czasie wyjeżdżania z wordu, to włączanie się do ruchu, tak? No bo wtedy trzeba rozejrzeć się i wszystkich przepuścić. Należałoby wspomnieć o najczęstszych błędach, jakie kursanci popełniają na placu. To pierwsza rzecz, patrzeć, gdzie jedziemy, a nie tam, gdzie nie chcemy jechać. Czyli nawet bym powiedział patrzeć, gdzie chcemy pojechać. Albo gdzie powinniśmy pojechać. To jest bardzo ważne. No i druga sprawa, która myślę, że w ramach tego mikroporadnika powinniśmy powiedzieć, to jednak to, żeby pamiętać o tym, że są dwie próby. Zawsze jest i że druga próba jest tylko wtedy, kiedy nie potrącimy pachołka, nie przejedziemy przez linię. Czyli czasami opłaca się zatrzymać przed linią, czasami opłaca się przerwać jazdę na slalomie albo ominąć bramkę po to, żeby wykonać drugą próbę. Jak ja wam opowiem o moim egzaminie, to oszalejecie. Ja zdawałem egzamin na prawo jazdy jakoś na koniec lat 90. To był egzamin na kultowym, klasycznym motocyklu marki ETZ-251, odpalany z kopniaka. Tam pierwsze zadanie polegało, żeby go w ogóle uruchomić. I to już jak ktoś uruchomił, to już był blisko sukcesu, bo tam z reguły coś nie działało w tym motocyklu, więc albo potrafił go naprawić i uruchomić, albo nie pojechał nigdzie. No i to był jeszcze taki czas, kiedy w zasadzie było tylko co? Wykonanie ósemki, i to nie takie jak teraz, tylko ósemka była wymalowana w kształcie cyfry 8 i slalom do tego był z trzech pachołków ułożony. I to był koniec egzaminu na placu. Wyjeżdżało się do miasta i zostawało się motocyklistą. To co, chyba na dzisiaj tyle. Zapraszamy na kursy. To co powiedzieliśmy, to wynika głównie z przepisów i z praktyki, a reszta to trzeba dużo potu, łez i krwi wylać. Nie, krwi nie, ale krwi potu i łez trzeba wylać, żeby się wszystkiego ładnie nauczyć i potem bez problemu zdać egzamin.